Witam cię serdecznie na naszym stoisku. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego, że powstało takie urządzenie, które tutaj obok nas świeci? Niektórzy mówią prawdziwy ogień, żywy ogień. Niektórzy mówią, to jest niemożliwe, jak na dywanie może świecić kominek. To jest nieprawdopodobne. Musi pan przedstawić to urządzenie naszym internautom w taki sposób, żeby wiedzieli, skąd powstała idea i jak to się dzieje, że żywy ogień może stać i płonąć na wykładzinie podłogowej, bo to jest po prostu nieprawdopodobne. Tak, pani Jelu, faktycznie pytanie dobre i pytanie, myślę, zasadne. Idea w ogóle urządzenia przypłynęła do nas gdzieś za oceanu już wiele lat temu, do Polski dotarła kilka lat temu. No, nasza polska myśl techniczna jakby tutaj działa bardzo, myślę, prężnie i na podstawie tego czegoś, co tam zza tego oceanu przypłynęło, stworzyliśmy w tej chwili już kolekcję ponad 300 kominków, które z powodzeniem zaczynają się cieszyć tutaj i dużym zainteresowaniem. Faktycznie jest to żywy ogień. To jest naturalny alkohol, który jest później skażany. Palą się jego opary w tak piękny sposób, jak właśnie widzimy. To urządzenie oprócz walorów estetycznych, tak, które tutaj prezentujemy, daje również ciepło. Nie będę mówił o mocy grzewczej i tak dalej, bo te różne wartości techniczne to już zapraszam, może odsyłam na strony internetowe. Natomiast faktycznie średniej wielkości pomieszczenie blokowe, bo nie potrzebujemy tutaj żadnego komina, żadnych pozwoleń. Stawiamy tak jak tutaj na wykładzinie, czy wieszamy na ścianie, zabudowujemy jak tradycyjny kominek, bo form jest naprawdę bardzo dużo. Podpalamy, wlewamy to biopaliwo, podpalamy. Mamy, że tak powiem, niechęć już do ognia, musimy wyjść, musimy zgasić. Zasuwamy pokrywę palnika, płomień gaśnie. Fenomenalne. A zacząłem mówić o tej wydajności cieplnej. 20 metrów kwadratowych powierzchni w blokach, tak jak powiedziałem. 1 litr spalanego bioetanolu podnosi temperaturę o 3 stopnie. Mało tego, że podnosi. Nie wydziela żadnych substancji smolistych, czyli jak widzimy, czyste szyby. Czyli jest to czysty ogień i ekologiczny produkt. Nic nam nie grozi. Pomieszczenie oczywiście musi być w standardowy sposób wentylowane, czyli wystarczy okno uchylone. Ogrzewa nam, litr spalanego bioetanolu podnosi nam temperaturę o 3 stopnie. No i teraz przejdziemy do kwestii delikatnych i być może bolesnych. Ile trzeba zainwestować, żeby być posiadaczem takiego urządzenia i ile kosztuje eksploatacja tego wspaniałego ognia? Częste pytanie i my tak obserwując klientów, jakby klienci mówią, ojej, to nie dla mnie, mnie nie stać. Proszę Państwa, absolutnie nie, tak nie jest. Zapraszam szczerze, naprawdę. Najprostsze modele zaczynają się już od kilkuset złotych, przepraszam. Za 800 zł można już stać się właścicielem. Oczywiście są modele złożone. Im większe palenisko, im bardziej złożona forma, im bardziej bogaty design, oczywiście będzie, tym bardziej ta cena będzie szła wyższa, w górę. Tak. Natomiast, tak jak mówię, jest to średniej wartości wielkości biokominek, kosztuje około 1200-1500 zł. No tak, no to przy porównaniu kosztów budowy na przykład kominka prawdziwego, to jest... Są to żadne. Coraz więcej młodych inwestorów dzwoni do nas, pisze do nas maile z pytaniami, czy mogę zastąpić to urządzenie zwykłym kominkiem. My wtedy pytamy o zasadność jakby, tak? O cel, o przeznaczenie tego ognia, no bo jest to żywy ogień. Jeśli chcemy dogrzewać mieszkanie tym standardowym kominkiem, który brudzi nam, musimy pamiętać o zakupie drewna, o magazynowaniu tego drewna, o suszeniu. Tutaj czegoś takiego nie ma. Kupujemy bioetanol, wlewamy i palimy. A koszty bioetanolu? Można go już kupić bodajże od 10 zł. U nas w sprzedaży jest on za 12 zł za litr, ale nie wynika to, broń Boże, z chęci naszego zysku, tylko robimy to i sprzedajemy ten konkretny bioetanol konkretnego producenta, bo one oczywiście się różnią między sobą. No to jest tak jak z tym przysłowiowym Mercedesem i maluchem, tak?
Są różnej jakości, tak? One potrafią być przez różnych producentów, że tak powiem, podrasowywane, czyli mają mimo, jest to płyn w końcu, tak? Zawierają dużą ilość wody, czyli klienci później do nas... Ten bioetanol kupiony u Państwa to jest gwarantowana jakość? Jest pewny, nie ma żadnego zapachu, spala się całkowicie, nie smuży, nie brudzi, no jest bezpieczny przede wszystkim, a nam głównie o to chodzi. Proszę Państwa, to są urządzenia bezpieczne, podkreślam jeszcze raz. Są w tej chwili na rynku koniunktura jakby, tak? Powstało wiele pomysłów, wielu producentów tak zwanych, my ich nazywamy garażowymi. Klienci pytają, a wie Pan, a dlaczego to aż 1000 zł mam wydać, jak ja sobie kupię kawałek blachy i to zrobię? Pewnie. Tyle kosztuje bezpieczeństwo, rozumiem, tak? Tak, generalnie bezpieczeństwo zapewnia nam konstrukcja palnika, który tutaj na przykład zastosowany jest bardzo bezpiecznym palnikiem. No ja w tej chwili nie pokażę, ale zapraszam, niedługo na stronie pojawi się film pokazujący, no już moim zdaniem chyba nic bardziej bezpiecznego być nie może. Palnik, do którego wlewamy, ten palnik tutaj akurat taki jest, no ale płonie, tak, nie weźmiemy go do ręki, jest ciepły. Nalewamy paliwo do zadanej granicy, odwracamy go do góry dnem, nie ma prawa kapnąć się nie dzieje. Nawet. Proszę Państwa, naprawdę. Rozumiem, że rozwiązanie jest chronione patentem. W Polsce jeszcze nie. Co prawda są takie zamiary, natomiast nie wiem, jak to pójdzie, w którą stronę, jak to będzie ewoluowało. Tak jak mówię, my chcielibyśmy się skoncentrować na konstrukcji jak najbardziej bezpiecznych palników, które są, tak jak mówię, sercem całego paleniska i całego przedsięwzięcia. Natomiast design, ludzie mają takie pomysły i tylu projektantów jest na rynku. My już w tej chwili mamy ponad 300 produktów, które oferujemy w ciągłej sprzedaży. Może nie od ręki, bo one powstają, ale one są. W momencie zamówienia 7, maksymalnie 14 dni jesteśmy w stanie wykonać wszystko to, co mamy. Mało tego, zmodyfikować to, co mamy pod wizję klienta. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę na naszym targowym studiu.